Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj sobie pogramy Open Race. Dawno nie było u mnie akurat. Open Race, czyli polski symulator linii kolejowej. Dzisiaj będziemy jechać towarowym z Kędzierzyna Koźle do Opola, czyli to jest polskie szlaki kolejowe. Jeszcze mam tą starą wersję 4.7, a już wiem, że jest nowsza, więc na pewno będę chciał na dniach to ściągnąć. Dzisiaj jedziemy bardzo fajnym składem, bo jedziemy PKP Cargo i wieziemy węgiel. Tak jest, węgiel. Węgiel będziemy wieźli, bo jak wiemy, nie ma tego węgla. No to co? Pierwszą rzeczą musimy odhamować. Jest. Tutaj też. O. Do przodu. I ruszamy. Ruszymy, czy ruszy? Rusz. Ale się rozpędza, ale głośno jest. No to zaraz będziemy musieli zwolnić. Nie, w sumie jest 40. Mamy do Opola 41,8 km. No troszkę będziemy jechać. Zwolnić. Na razie mamy wszędzie. To wieziemy dla was węgiel. Mam nadzieję, że na czas dojedziemy, nie? Dobra. Ogólnie bym mógł to nagrywać bez komentarza. No chyba tak będziemy robić. Że będziemy nagrywać tą grę bez żadnych komentarzy, bez niczego. Tylko będziemy sobie jechać. Bo akurat ciężko. Nie ma o czym nawet rozmawiać, bo wiadomo, takie gry to bym wolał na live zrobić to, nie? Tak naprawdę. Teraz się rozpędzimy. Na razie 40 jest tutaj. Z górki teraz. Rozpędzi. To jest 50. No nie wiem, ile scenariusz będzie trwał. Jadę pierwszy raz ten scenariusz. Open Race się. O, zobaczymy. Myślę, że co jakiś czas będą takie odcinki, live'y, prawdopodobnie. Tym składem to będzie ciężko wyhamować.
No proszę. 40, 50. To jest polski symulator darmowy, tak jak i maszyna. Już chyba drugi raz się powtarzam, albo i nie. Już jeden był live, a chyba nawet live'y były, czy trzy nawet live'y były już z Open Rise'a. A postanowiłem, że nagram wam odcinek. Mamy sygnalizację wjazdu. Też. Szybciej jedziemy. Troszkę trzeba przyspieszyć, nie? Na razie z górki. No mówię, jedziemy do pola głównego. Parę kilometrów, jak się przyspieszymy, nic się nie stanie. Bo ludzie czekają na co? Na węgiel! Tak, ludzie czekają na węgiel. A my go bierzemy. Dzisiaj towarowym sobie jedziemy. Ja ogólnie zawsze lubiłem tymi jeździć. Osobówkami. Albo pospieszne, albo... No najczęściej pospieszny, nie? Trzeba przyspieszyć na pewno zaraz. Ogólnie lubię pociągi, tak naprawdę. Właśnie szukam takich dobrych symulatorów. Ten symulator akurat jest dobry. Wiadomo, nie każdy tak lubi takie coś, nie? Symulatory. Ale jedziemy sobie bezpiecznie.
To jest numer tak, numer 1230, towarowy, Kędzierzyn Koźle do pole głównego. Przyspieszamy, bo tutaj mamy do 80 km na godzinę. A jak wiemy, trzeba węgiel przywieźć. Na czas. O, maluszek jest. Raszowo, Raszowa. Zmniejszymy sobie troszkę prędkość. Mamy węgiel. Tyle węgla wieziemy, tyle. Kurde, to jest do 50. A znowu jest 80. No takie przeskoki są. Też mamy PKP, cargo. Zobaczcie, ile węgla jest. A ludzie mówią, że nie ma. Tyle węgla jest. Zobaczcie, ile węgla. Wszystko z importu. Będziecie mieli ludzie czym palić na pewno. Nie ma co tamto.
A jedziemy dobrą prędkością. Patrz. Pik, 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 pik. Ja myślę, że takie krótkie scenariusze będę nagrywał, jak spędą, bo nie wiem, jakie one są, mają długość. Nie wiem, ile czasu zajmie, tak naprawdę. Ale myślę, że jakieś może do pół godziny, do godziny czasu, do ponad godziny. Zależy od scenariusza, nie? Te lokomotywy ET-22641, tam jeszcze inne są od Cargo, to są one, są takie mocne, że to naprawdę. No bo ktoś może wpaść tutaj teraz samochodem. Już miałem taką jedną sytuację. Gdzieś to było, w maszynie chyba. Albo i też Open Race. Chyba też Open Race. No, dźwięki są fajnie zrobione, naprawdę. Ogólnie dźwięki są zarąbiste. Opole. Lecimy do Opola. Jasonka tam była? Chyba ta. Na razie lecimy zgodnie z planem, nie? Szkoda, że w Open Race nie ma tak jak w maszynie, że możemy sobie wszystkie przyciski ponaciskać, te inne rzeczy, nie? Ale myślę, że maszynę też jakiś scenariusz na pewno nagram, ale to dopiero jak będę miał czas do tego, żeby się poduczyć, tak naprawdę. Kiedyś grałem dużo maszynę, bardzo dużo, no ale przestałem, a troszkę się pozmieniała już maszyna, bo maszynę grałem jeszcze w latach 2009. W sumie maszyna jest starsza, bo maszyna wyszła w 2001 roku, a Open Race dopiero później. Nie pamiętam, w którym roku Open Race wyszedł. Naprawdę, nie pamiętam.
Ale ta i ta gra mi się podoba. Więc jest okej. Scenariusz jest na takiej zasadzie, że dojeżdżamy od celu punktu A do punktu B, nie? Jeśli chodzi o... jeśli ktoś nie wie, nie? Bo różni ludzie są i... jak zwykle będą się pytać. Jedzie tu jakiś pociąg. Też towarowy. I też węgiel wiezie, widzicie? Będzie węgiel. Tyle mamy bungla. Już myślałem, że nie będziemy mijać jakiś pociągu. A tam mamy daleko Lidl. Nie? Lidla? Jak ktoś by chciał? Wiecie, teraz wszystko import, nie? No to coraz więcej tego jest. Z Chin... no z Chin raczej nie, ale tam z Arabii... nie, z Arabii też. Chyba z Brazylii, skądś tam jeszcze, no to mamy import, nie? A ja wiozę polski! Polski! Polski węgiel, polski. Gogolin. Ładnie są scenery porobione, naprawdę w tym Opera Rise. Bardzo ładnie. O, widzicie ile węgla? Zobaczcie ile tu jest węgla. Ale dużo nie ma, nie ma, nie ma. Faktycznie nie ma dużo. Mało jest. Mało węgla jest, kurde. No, faktycznie. To czyli to co my przywieziemy, to już wszystko pójdzie. Na raz. O! Import ciężki. Zaraz to 2 km czerwone mamy. Widzę. Przyhamujemy sobie. Żeby nie przejechać na czerwonym, nie? Zielone. Hamowujemy składzik. Przyspieszymy.
Nie hamuj, nie hamuj, nie hamuj. Będzie węgiel. Wszystko z importu. Na maksa leci. Za 4 km znowu mamy czerwone, będziemy mieli światło. Tylko dziwnie to pokazuje, bo to powinno pokazywać zielone, później pomarańczowo-zielone chyba. Jakoś tak. Sprężarka chodzi. Zwolnimy. Nie wiem, czy ja tu się nie będę musiał zatrzymać. To szybko jedziemy. My już jesteśmy prawie w Opolu. Też coś stoi. A pociąg. Czeka. A nie, tylko wagony. Dobra, przeformujemy.
No nie, nie hamuj! Mój błąd, mój błąd. Mówię, ja pierwszy raz jadę tą scenerię, naprawdę. No tam od dali mamy czerwony, no. Faktycznie. Powolutku. Podjedziemy sobie. Ale ci kierowcy będą musieli się denerwować. O, już jest zielone. No to leć. Tutaj akurat się nie przepali tego, nie? A na tym... na maszynie da radę przepalić. I wyłączyć te... bezpieczniki. Tu nie. Co ja będę wam mówił, tu wszyscy są już prawie obeznani. Większość ludzi też pokazuje tą grę. O, stoi żółtek. Ja na te żółtki mówię. Dalej.
No to musimy troszkę zwolnić, bo będziemy mieli 40 km na godzinę. Ale ładnie taki zabrudzony, nie? Będziemy przejeżdżać na drugi tor. Widzimy. Widzicie, tu pokazuje, nie? Pomarańczowe, zielono-pomarańczowe. Też jest ograniczenie chyba prędkości. Tak mi się wydaje. Już nie pamiętam. Mogę się mylić, nie? Ogólnie mamy przyjechać 13:15, ale... Później mamy postój 2 godziny aż. Ja nawet się tutaj nie rozpędzam, bo to się nie opłaca. I tak za 3-8 km będzie trzeba zahamować. Dojeżdżamy do pola głównego. O pole główne. No, przytrzymamy sobie taką prędkość. No, długi składzik mamy, bardzo długi. Fajnie, że są tacy ludzie, którzy robią coś takiego, nie? Pasjonaci gier, kolei polskiej, czy tam nie tylko polskiej, bo to też inne. No. Ale żeby puszczają takie mapy do tego symulatora i za darmo, nie? Ile oni muszą czasu włożyć w tą grę, tak naprawdę, to wszystko.
Mamy sygnalizację. To jest chyba sygnalizacja wjazdu. Tak mi się wydaje. Albo się mylę. I ograniczenia prędkości chyba to też jest. Ograniczenia prędkości to mamy też na tych słupach, nie? Okej. I powolutku. I do celu. Będziemy mieli 20. Ale ja muszę patrzeć, czy tu mam czerwone gdzieś, chyba ta. To jest spalinówka, jest. Spalinóweczka. Spalinóweczka ma na zielone już. A ja mam czerwone. Hamuj! Tylko ja się teraz tak zastanowię. Tak, jedzie. Zobacz. Tak, to jest dla mnie. Mhm. Musimy poczekać, aż ta spalinóweczka pojedzie. Czekamy trochę czasu, no. Zobaczymy, czy nam będzie kazał jeszcze jechać, czy nie. Niby tu mi pokazuje zielone, a tak naprawdę nie jest zielone. Nie? O, żółtek jedzie.
Żółtek. Kibelek. Dosłowny kibelek. Jechał sobie. Chyba, że ja mam awaryjny gdzieś, ale awaryjnego nie widzę, żeby tu był gdzieś. No, poczekamy sobie troszkę czasu. Myślę, że tak akurat do 50 będzie nagrywane. Jeśli nie, no to znaczy, że tu już jest koniec. Już mamy 2 minuty straty, nie? A spróbujemy. A co mi to? Najwyżej. Moim zdaniem jest czerwone, no to czerwone. Może być to błąd scenerii, nie? Pisu. Ale słychać te wagony. A jednak miałem jechać. Dziwne. Powolutku do przodu. No jak to opóźnienia, no. PKP zawsze są opóźnienia. O pole gór. Pole główne. Chciałem powiedzieć górne. Dobra, tu mamy na ten.
Dobra. Żeby zakończyć tą... Będziemy kończyć już tą scenerię. Ja nie będę czekał ponad 2 godziny na to. Myślę, wydaje, że dojechaliśmy. I dojechaliśmy na pewno. Dobra. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak chcecie, to żeby było więcej z takiego OpenRajca, piszcie w komentarzach. A ja się melduję. Na razie. Hej, papa. Pa.